Siemaneczko, witajcie w nowym filmiku. Jestem ciekawa, jaki jest dzisiaj dzień, dlatego że ja nagrywam 2 kwietnia. Wczoraj był lany poniedziałek, wczoraj były 22 stopnie, a dzisiaj jest, słuchajcie, 10. Jest bardzo zimno, co chwilę pada, wieje i w ogóle tak zmarzłam, że nie pytajcie. W ogóle całe święta były bardzo przyjemne, bo była właśnie piękna pogoda, ale taka, wiecie, to było aż takie nienaturalne, że było bardzo zimno, nagle takie 3 gorące dni i znowu jest tak zimno. Co ciekawe, w weekend znowu 23 stopnie, ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. Niestety bardzo boli mnie gardło, bo wiecie, wczoraj byłam w tym zoo i cały czas chodziłam sobie, siedziałam gdzieś tam na ławeczkach w krótkim rękawku, także wydawało mi się, że jest na tyle ciepło, że no mogę sobie na to pozwolić, no bo było ciepło. W niedzielę jeździłam cały dzień, słuchajcie, na rowerze i byłam też cienko ubrana, a już wieczorem zrobiło się bardzo zimno i nie wiem, od tych zmian temperatur prawdopodobnie zaczęły mnie tak węzły, słuchajcie, tutaj boleć gardło, że Jezu, niech to mi tylko przejdzie, bo ja mam dokładnie za tydzień operację, za tydzień we wtorek, także Jezu, gadam o tym cały czas, ale to już się tak zbliża wielkimi krokami, dopiero był miesiąc, 2 miesiące, a teraz tydzień, także słuchajcie, szok, ale ja się bardzo cieszę, także w zasadzie nawet mogę powiedzieć, że nie mogę się już doczekać. Ale chciałabym jeszcze ten tydzień wykorzystać właśnie na jakieś treningi, iść do kina, ma być horror w piątek, może wyjść gdzieś w weekend, bo potem będę miała troszeczkę taki czas, wiecie, taki z miesiąc, myślę, bardziej spokojny. No, ale jakieś filmiki na pewno będę wymyślała sobie, że w sumie mogę nagrywać, mam jakieś outfity, najwyżej będę nagrywała w okularach, bo w sumie nie wiadomo, jak mi się to będzie goiło, ale jak przypuśćmy, będą jakieś takie delikatne siniaki, to myślę, że spoko. Natomiast jak będzie słabo, no to po prostu założę okulary i tyle. Coś wam ponagrywam, bo jednak gdzieś tam w międzyczasie kupowałam jakieś ubrania z Zary. Nie wszystkie wam pokazywałam, więc może fajnie byłoby ponagrywać jakieś outfity. Ogólnie ja ostatnio wkręciłam się w robienie rolek. Dopiero wrzuciłam 2, ale słuchajcie, tak mi się spodobało, bo to jest taki... Ja na razie tam rzucam jakby mało tego materiału, w sensie jest 4-5 jakichś tam filmików krótkich łączę ze sobą, ale tak czy siak to jest taka fajna pamiątka i na to się fajnie patrzy, tym bardziej, że mogę podłożyć do tego ulubioną piosenkę, ulubiony podkład muzyczny i to jest w ogóle ekstra, także w końcu się jakoś tak przewiecie, zrobiłam krok do przodu i stwierdziłam, że to jest ten moment. Ja ogólnie chciałabym nagrywać takie rolki, takie właśnie mini vlogi, i też outfity, także mam nadzieję, że w najbliższym czasie mi się to uda. Zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama, bo jest was tam strasznie mało cały czas. Nie wydaje mi się, że wszyscy mnie obserwują, a czasami się o coś pytacie, a tam jest na pewno ułatwiony kontakt, bo tam jestem praktycznie cały czas dostępna, często i myślę, że w miarę szybko odpisuję na wasze wiadomości, także zapraszam was tam serdecznie. A tymczasem, słuchajcie, byłam teraz w Żabce, dlatego że przyszedł mój kabel, moja ładowarka do zegarka, także tego Garrett. Ta ostatnia, pamiętacie, była totalnym niewypałem i jestem ciekawa, jak będzie z tą nową, także wezmę was teraz na moją kanapę i przetestujemy ją. W ogóle coś tu leży, jakiś wąż, prawie się o niego przewróciłam. Jezu, Fradulka, ty to jesteś po prostu, zaraz dostaniesz obiadek, tak? Bo ja przyjechałam z pracy, jest 15:30, także to już jest twój czas. Boże, ona to ma te swoje pozy. Obsikała mi całe łóżko dzisiaj w nocy, bo słuchajcie, siedziała na poduszce i nie chciała zejść i wzięłam ją tak ręką, mówię, złaś, dziadu mały. I słuchajcie, poszła, wróciła, tak mi siknęła, mówię, co takie ciepłe mi się zrobiło na ręku, no, siknęła, obsikała pół łóżka, no i tak sobie leży zadowolona. Także muszę jej zaraz zmienić jeszcze pościel, bo będę wychodziła dzisiaj, także za dużo czasu nie mam, ale dobra, przejdźmy do zegarka. No tutaj jest trochę ciemno, przydałoby się włączyć mój zachód słońca, ale na razie jeszcze mi się nie chce, bo jest 15:45. To jest mój zegarek, za którym bardzo tęsknię, dlatego że zobaczcie, nie mam nic na rękach i jakoś tak mi łyso bez tego zegarka. Poza tym mój Swatch, to jest Swatch czy Casio, mam już nie wiem, ten taki czarny, zapomniałam. W każdym razie ten czarny mój zegarek, on chyba też coś z baterią jest nie tak, bo widzę, że przestawił się, bo rano chciałam go założyć, tak na szybko spojrzałam, mówię, kurde, co tam się dzieje, jakaś inna godzina jest ustawiona. Także chyba bateria już jest do wymiany. A co do ładowarki, to muszę wam powiedzieć, tamtą mam, no bo trochę nie chcę mi się jej odsyłać za te tam, wiecie, grosze, za ile ja za nią zapłaciłam, 10 zł, 15, 15 chyba. Kurde, trochę nie chcę mi się odsyłać, ale był tylko jeden sprzedawca, słuchajcie, który miał napisany wymiar, nie znalazłam innego, w sensie między tymi metalami, także wiem, że to dla niektórych w ogóle nie jest interesujące, ale może będzie się potrzebować takiej ładowarki. O ja... Zaraz zobaczymy. Delikatnie ją otworzę, żeby w razie czego
nie było, wiecie, jakiegoś przypału. Dobra, weźmy teraz ładowarkę, może tą. To jest taka szybko ładująca, to ja nie wiem w sumie, czy ona powinna być, ale dobra. Tu ważne, żeby tylko przetestować, czy to w ogóle zadziała, czy nie. Jak nie ta, to już słuchajcie, ja nie mam pomysłu wtedy. To ja już wtedy nie mam pomysłu i w ogóle... Chyba to też nie będzie ładować. Ładuje, zobaczcie! Ładuje, Boże. Ona po prostu jest już bardzo rozładowana. Także słuchajcie, moi drodzy, jeżeli macie taki zegarek i chcecie taką dziwną ładowarkę sobie kupić, tylko czekajcie, zobaczę, czy dalej ładuje. Tak, Jezu. Jeżeli chcielibyście taką ładowarkę, to zmierzcie tę takie odległość między tymi takimi kulkami dwoma, dlatego że wcześniej jak kupowałam, to było chyba dwa, to jest różnica dosłownie milimetr z małym haczkiem, także to jest minimalna różnica. Musicie zmierzyć to i poszukać po rozmiarze, bo w ciemno nie kupicie, dlatego że, ale buzia mi się świeci, dlatego że no możecie trafić tak jak ja, a najwięcej właśnie jest tego wymiaru, który wcześniej kupiłam, bo one są chyba jakiś, to jest taki standard. Ja po prostu nie zmierzyłam pierwszy raz i dopiero potem się kapnęłam, że faktycznie one mogą mieć różne te rozstawy, więc wyglądała tak samo na zdjęciu, ale niestety, także dobra, słuchajcie, miga mi też teraz kamera, jeny, wszystko naraz, także podładuję sobie kamerę, idę się trochę ogarnąć, bo za, nie wiem, o której będę wychodziła, za jakieś półtorej godziny, jeszcze muszę coś zjeść, także wezmę sobie może jeszcze coś na to gardło i na pewno muszę poprawić makijaż, bo nos czerwony, trochę się świecę, ale robiłam makijaż wstałam o 5 dzisiaj, więc wygląda to jak wygląda. W każdym razie zobaczymy się już chyba jutro, tak mi się wydaje, bo dzisiaj raczej już nic nie będę nagrywała, ale chciałabym Wam nagrać rolkę z tego miejsca, w którym będę, także może się uda i bym Wam jutro rzuciła na kanał, także zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałabym wiedzieć, na czym skończyłam ostatnio, ale nie mam żadnego pojęcia i przyznaję się bez bicia, nie spojrzałam, ale wydaje mi się, że to był wtorek, jak ja byłam w biurze zaraz po świętach. Nie wiem, no dobra, jakby nieważne, mamy dzisiaj czwartek, czyli jest dwa dni później. Nie wiem, czy słyszycie, ale mam mały problem z gardłem, w sensie dość mocno mnie boli. Teraz jestem na tabletkach, więc jakby przeciwbólowych i jest trochę lepiej, ale ogólnie właśnie we wtorek chyba zaczęło mi to gardło tak boleć. Niestety bardzo tak się złożyło niefortunnie, ponieważ ja za 5 dni mam operację i napisałam dzisiaj, ale ja się czuję ogólnie dobrze, ja byłam wczoraj na treningu normalnie, pierwszy raz po świętach, także wszystko super, ale wiecie, no napisałam do mojej lekarki, jak to teraz będzie wyglądało z tą operacją, czy to jest, operacja jest możliwa, jak mam jakąś infekcję gardła. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile ona będzie trwała, czy to mi przejdzie w weekend, jak będę siedziała w domu, czy nie, nie wiem, ale no specjalnie też do biura nie jechałam, bo tam jest klima, więc żeby, wiecie, się wyleczyć. To jest niby tylko 5 dni, albo aż 5 dni, no nie wiem, w sumie... Zależy, co mi dolega, natomiast ona napisała, że no jakby muszę być w 100% zdrowa. Spłaciłam zaliczkę, ja mam badania wszystkie już zrobione, wszystko wysłane. Ale niestety, no przez tą zmianę chyba pogody, bo słuchajcie, no raz jest 20, a w ogóle 5 stopni, a za chwilę jest 8. Przepraszam, wczoraj jak jechałam na boks, były 3 stopnie, także no tak wiecie... Trochę jakby dziwnie, także, ale ja się ogólnie dobrze czuję, więc liczę na to, że po prostu teraz się wykuruję. Ja w ogóle za chwilę będę wychodziła, bo muszę iść do paczkomatu. Słuchajcie, zamówiłam kurtkę z Mohito w dwóch rozmiarach, z kapturem, taką wiosenną, jestem ciekawa czarną, jak będzie wyglądała. Moja koleżanka ją ma, tylko beżową i wygląda naprawdę ładnie, więc stwierdziłam, że spróbuję ją też, spróbuję ją kupić, kupię ją i jest... Przymierzę, zobaczymy co i jak, czy będzie dobra. Ona jest raczej chyba z tych cieńszych, ale właśnie, no nie wiem, no zobaczymy. Za chwilę jak przyniosę, to Wam pokażę, przymierzymy sobie razem. I co jeszcze? Chyba pójdę do Biedry na chwilę, dlatego że chciałam kupić dla Franusi jakąś gruszkę, banana i pietruszkę koper, czyli taki klasyk, standard. I czy coś jeszcze chciałam ogarnąć? Chyba nie. Ogólnie mam w planie troszeczkę ogarnąć też chatę. Chciałabym zacząć oglądać drugi sezon stamtąd. Jedna z Was mi napisała na Insta, dzięki wielkie, że jest drugi sezon. Ja zobaczyłam, że na Netflixie się pojawił ten serial i od razu Wam wrzuciłam na Instagram, że on jest, bo wiem, że nie każdy ma HBO, więcej osób chyba jednak ma Netflixa.
Tylko, że na Netflixie podobno tylko pierwszy sezon. Ja też jeszcze tego nie sprawdzałam, ale właśnie jedna z was mi napisała, że na HBO pojawił się drugi i podobno ma być też trzeci, także w ogóle super. Nie mogę się doczekać, jak dzisiaj usiądę i będę oglądała. Serdecznie wam polecam. To jest o zombiakach, dzieciom niekoniecznie, ale dla starszych osób, jak lubicie. To jest takie, wiecie, no o zombiakach, to takie... No, można powiedzieć fantastyczne, no wiadomka, ale też no taki horror, ja nie wiem, czy ja tego to nazwałam horrorem w sumie. Ale jest trochę przerażające, także no to jest zupełnie inny rodzaj filmu niż jakiś na przykład opętaniach. A właśnie jeśli jesteśmy przy opętaniach i przy horrorach, to jutro jadę do kina na horror. Zapomniałam, jak się nazywa, poczekajcie. Boże, bo tyle informacji naraz, bo nie gadaliśmy już trochę, więc dwa dni, więc zobaczcie, ile się nazbierało rzeczy. Jutro chcę jechać na horror. To mi się wyświetliło chyba na Facebooku, na jakiejś stronie, że właśnie od piątku w kinie będzie Omen Początek. To może być fajne, także pojadę i jeszcze na pewno zdam wam relację, i na pewno też na Insta wrzucę zdjęcie i opiszę. Zrobię mini recenzję, znaczy ja nie robię nawet recenzji, tylko piszę, czy fajne, czy niefajne, według mnie oczywiście. No i tyle, także czy to jest wszystko, co chciałam wam powiedzieć z bieżących informacji? Nie wiem, w każdym razie też będę szła na śmietnik, więc mam dwa puste opakowania. Słuchajcie, jedno to jest enzymatyczny peeling oczyszczający. Z Radikala są dwa. Ten zwykły i ten enzymatyczny, znaczy ten zwykły i... A, to jest wrażliwa, problematyczna, podrażniona skóra, a tamten jest chyba do normalnej, on jest taki jak bardziej zielony. Ja zawsze tamten kupowałam, teraz raz kupiłam ten, nie widzę żadnej różnicy. Staram się robić raz w tygodniu peeling, myślę, że to ma sens, że to działa. Powinno się chyba robić w ogóle dwa razy w tygodniu. Natomiast ja te radikale kupowałam, bo jeszcze jakiś czas temu był dość mały wybór peelingów tego typu enzymatycznych do skóry głowy. Teraz mamy już multum, ja mam w zapasie, bo ten mam jeszcze dosłownie na raz, więc jak go zużyję na przykład jutro, to zacznę używać peeling z Neboa. Także no, zobaczymy, jak się będzie sprawdzał, ale ten też jest spoko, jakby tutaj nie mam zastrzeżeń. Nie znam się, znaczy jak wiecie, dalej się nic nie wiem o składach, więc gdzieś tam mi tego przemknęło, że Radikal to nie jest jakby składowo najlepsza firma, aczkolwiek kiedyś miałam szampon i też jakby był ok, także to. A druga rzecz to jest już taki bardzo znany chyba wszystkim produkt, który ostatnio pojawia się wszędzie, i to jest serum multipeptydy z Eveline, takie różowe. Ja słuchajcie, ten produkt dostałam od koleżanki na święta, nie w tym roku, tylko rok temu, na Boże Narodzenie, i on tak stał. Dane ważności ma jak najbardziej ok, ale to był ten czas, kiedy ja tak używałam, wiecie, nie używałam, teraz używam wszystkiego bardzo regularnie. I powiem wam tak, no serum jak serum, generalnie ciężko zauważyć jakieś nie wiadomo jakie działanie, ale moja skóra jest bardzo nawilżona. Ja stosowałam to serum, bo jest, o, to serum jest w ogóle bardzo takie jedwabiste i leciutkie. Jeżeli macie taką potrzebę, żeby stosować rano, no to jak najbardziej. Ja stosowałam wieczorem pod krem i też nie codziennie, co drugi dzień, dlatego no starczyło mi naprawdę na długi czas. Na szyi, na dekolt też oczywiście używałam. Bardzo przyjemny produkt. Moja skóra jest nawilżona, jest rozświetlona, jest też, miałam wrażenie, że delikatnie jakby wygładza. Po jakimś czasie to zauważyłam. Także naprawdę fajne. Wiecie, no prędzej zauważycie, jak coś będzie nie tak z produktem, niż takie bezpośrednie działanie. Tym bardziej, że używamy więcej produktów niż tylko samo serum. Ale to jest naprawdę ok. Także ja gdzieś tam na z tych, oczywiście wiecie, z tych kanałów tam wyciągnęłam kilka informacji odnośnie innych tego typu produktów, innych serum? Serów? Jezus, serum. Dobra, wiecie, o co chodzi. Innych tego typu produktów i gdzieś tam już jedno kupiłam, więc jak zacznę używać, to wam na pewno pokażę. Też z peptydami, chyba z Dermiki, ale też widziałam, że fajne jest jakieś z Liren, z Isane oczywiście, także no dostępność jest teraz tak duża, że można wybierać, przebierać, ale to jest spoko, jakbyście potrzebowały czegoś właśnie nie ciężkiego. Ja nie, mam wrażenie, że taki produkt w ogóle nie jest w stanie zapchać was, bo no mówię, jest ta konsystencja jest taka leciutka i taka przyjemna, że fajnie, ja zawsze odczekałam sobie takie 5-10 minut, nakładałam na to krem i tak to jakby już była moja kompleksowa wieczorna pielęgnacja, pod to oczywiście tonik i nic już więcej nie nakładałam i to było super, to się sprawdzało. Natomiast rano też chyba był taki czas, że używałam, ale ja nie mam takiej potrzeby, bo jak wieczorem już nałożę, no to rano jest jakby ok, moja skóra jest normalna, ona ostatnio się nie przesusza, nic się z nią nie dzieje. Też zauważyłam, że jak
zaczęłam używać tego peelingu enzymatycznego z Taupy i zrobiłam ten, wiecie, to combo, te z Nakomi do oczyszczania twarzy, to widzieliście w jakimś tam filmiku, dwa filmiki chyba wstecz, to faktycznie ta skóra ładniej wygląda, jeśli chodzi o nos i tutaj tą okolicę koło ust, to podkład wygląda w ogóle bez zarzutów. Także ja wam wcześniej mówiłam, że trochę mi się gdzieś tutaj ciastkuje, czasami się mi świeci ta skóra. Teraz jest naprawdę ok i myślę, że właśnie robienie tego peelingu enzymatycznego dwa razy w tygodniu albo raz, plus do tego ta glinka z tym produktem oczyszczającym, z tym kwasem salicylowym, one spowodowały, że ta buzia po prostu się oczyściła z tego sebum i faktycznie lepiej wygląda, także uważam, że to jest 100 razy lepszy sposób niż kupowanie takich ostrych peelingów i oczyszczanie takie manualne tej twarzy, nie? Także polecam wam. No i tyle, więc teraz będę wychodziła. Zobaczmy w ogóle ile stopni. Cały czas pada, to jest przerażające. A w weekend znowu 25 stopni. Ja naprawdę, ja jutro pojadę ten horror, a w weekend będę siedziała na tyłku, dlatego że no mam w planie jednak wyzdrowieć i po prostu jechać na tą operację. Poczekajcie, ile stopni? 6, kurde, i pada deszcz ulewny, no to jest niesamowite. No, a niedziela, poniedziałek, uwaga, 23 stopnie, czy to jest normalne? Dobrze. Uciekam w takim razie i widzimy się, jak już wrócę ze sklepu i z tego paczkomatu, przymierzymy razem te kurtki. Zobaczymy, znaczy tą kurtkę w dwóch rozmiarach. Bo właśnie, jeśli chodzi, słuchajcie, w ogóle powiem wam od razu, żebym nie zapomniała. Ja wakacje, Jezu, wakacje, w zimę zamawiałam taki płaszczyk z Mojito. Ja, jak wiecie, Mojito to jest taki sklep, w którym ja raczej nie kupuję. W ogóle mam wrażenie, że właśnie te sklepy LPP, one mają tak zbliżony ten asortyment do siebie. One się różnią trochę fasonami i materiałami, ale vibe jest ten sam. Także ta kurtka, która przyjdzie, ona jest bardzo podobna do takiej jednej, dość teraz popularnej też na Instagramie, kurtki z Sinseya. Ale dobra. Ja w święta, przed świętami, w listopadzie czy w grudniu, zamówiłam takie dwa długie płaszcze z Mojito, takie totalnie, wiecie, prawie do kostek, z takim paskiem, jeden i drugi. Dwa różne modele, ale bardzo podobne. I nie wiedziałam, jaki wziąć. Oczywiście tam zawsze te modelki, obojętnie czy ona ma 1,80 m, czy ona ma 1,50 m, ona zawsze ma S-kę. To w ogóle tam rzadko kiedy ma ktoś jakikolwiek inny rozmiar. Ale wiecie, przy takich rozmiarach to trzeba brać pod uwagę wszystko. Szerokość ramion, bo to, że gdzieś tam oni podadzą rękaw taki, to takie, to jest jakby trochę za mało, bo jeszcze ramiona, biust, wszystko to ma znaczenie. No i ja zawsze tak dla pewności biorę sobie 38 i 40, bądź M-ka, L-ka. I słuchajcie, właśnie zamówiłam dwa takie płaszcze w takimś takim rozmiarze i wyobraźcie sobie, ja jeden miałam w ogóle w dwóch rozmiarach, a drugi miałam chyba tylko jako 40, już nie pamiętam. Czy 38. I wyobraźcie sobie, że zakładam 38 i mówię takie, no prawie dobre, ale dobrze, że wziąłam 40. I słuchajcie, zakładam 40, a ta 40 w ogóle tak ciasna, że ja nie mogę rękami ruszyć. Ja mówię, kurde, co to teraz? Patrzę na ten rozmiar 40, ale słuchajcie, rękę se da obciąć, że oni po prostu źle przykleili metkę i to było 36. Po prostu zwracajcie na takie rzeczy uwagę, bo jak zamówicie jeden rozmiar, to możecie sobie pomyśleć, o Jezu, to jaki ja rozmiar powinna mieć? 50 w ogóle. A to tak nie jest. Oni źle przykleili metkę i ten płaszcz był jak taka, wiecie, normalnie jak taka dżownica. Ja nie mogłam się zapiąć i w ogóle tak, wiecie, ściskający na maksa, bo on leci taki fason prosty. On by ładnie wyglądał w rozmiarze 40, ale już się tak wkurzyłam, bo wiecie, nie chce mi się w tej weftę chodzić z tymi płaszczami, a pamiętam, że wiecie, wynosić, pakować i tak dalej, bo to nie są małe rzeczy i niewygodne to jest do noszenia, a jak sprawdzałam w sklepie, to oczywiście w sklepie nie było tych płaszczy, także no nie miałam innego wyboru, musiałam zamówić, ale już mi się odechciało. Potem powiedziałam, że pakuję, odsyłam i nara, także dobra, to ja uciekam w takim razie i widzimy się, jak wrócę z sklepu. Dobrze, słuchajcie, ja już przyszłam i mam te kurtki. Nie są one za grube, myślałam, że są troszeczkę grubsze. I najpierw pokażę wam z ręki. To jest zwykła taka kurtka z kapturem. Co jest fajne, co widziałam właśnie na zdjęciach, że ona ma złote zamki. Także to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Bo przeważnie jednak są, zobaczcie, guziki są złote. Przeważnie jednak to jest, w większości kurtek są srebrne. A to jest coś zupełnie innego i przez to też mam wrażenie, że ta kurtka wygląda tak trochę bardziej jakby elegancko. To jest zwykła, prosta kurtka, tutaj nie ma w ogóle, wiecie, nic takiego nadzwyczajnego. Jest zapinana pod samą szyję. Jeśli chodzi o materiał, no to jest taki raczej cienki, nie? To nie jest nic takiego grubego, ale z drugiej strony z kurtkami, ja wam ostatnio mówiłam, w Polsce nie ma sezonu na kurtki, tak na dobrą sprawę, czekajcie, ściemnie trochę. W Polsce nie ma sezonu na kurtki, zaraz się zrobi na tyle ciepło, że ta kurtka będzie praktycznie, wiecie, w ogóle
nie będziemy potrzebowali tej kurtki. Ale czasami jest tak, że nie wiem, jak ja na przykład ostatnio biegłam rano do pracy, to padało i ja już nie mam takiej przejściowej kurtki, więc stwierdziłam, że no dobra, niech jedna będzie, przyda się. Jaki to jest rozmiar? 38. Ona kosztowała 139 zł. Także takie bardzo podobne są chyba za 7 czy 8 dych w Sinseju. Troszeczkę inaczej wyglądają, ale generalnie gdzieś tam vibe jest ten sam. Także słuchajcie, założę teraz jedną i drugą, ale coś mi się wydaje ta 38 taka wąska. Nie wiem, czy tylko tak się wydaje. Ja nie chcę takiej bardzo, wiecie, wąskiej. Też nie do końca jestem przekonana do tego materiału. Muszę założyć tą kurtkę, żeby zobaczyć, jak ona będzie wyglądała na mnie. Także, a czekajcie, zerknę sobie na 40. Jedna taka mała różnica z tych kurtkach, przymierzę sobie 40. No dobrze, słuchajcie, wzięłam tą 40, wzięłam 40. Zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. Ja i tak nie wiem, czy ja bym nosiła taką kurtkę na bluzę, raczej na coś cieńszego mi się wydaje. No ale dobra, zobaczmy. Wcale nie jest taka duża ta 40. Muszę wam powiedzieć, że w ogóle jest bardzo mała różnica między tymi dwoma kurtkami. Może znowu się pomylili z metkami, nie wiem. Zapinać też pewnie nie będę, ale... Ale zobaczmy, czy w ogóle... A nie, no dobra, ona ma tutaj sporo miejsca. Tak się wydaje, bo ona jest taka prosta i przez to wydaje się być mała, ale ona nie jest wcale taka mała. Kaptur jest. No ale jest spoko, muszę wam powiedzieć, że ona nie jest zła. Rękawy ma też, zobaczcie, długie. Na pewno bym nie brała mniejszej. Jak już coś, to bym się skusiła na tą 40. Ona ma trochę ten taki świecący ten materiał. On delikatnie, mam wrażenie, że wygląda trochę taki płaszcz. Sama w sobie jest nawet spoko. Wiecie co? Nie wiem. Muszę przemyśleć sprawę. Są tutaj oczywiście kieszenie na zatrzaski. Takie, o, jakie duże. Może i słuchajcie, bym sobie ją zostawiła? Czekajcie, podejdę do dużego lustra i się przejrzę. Także zaraz zobaczymy. No dobra, wiecie co? Wygląda ona naprawdę bardzo ładnie. Ja ogólnie chyba bym wzięła nawet jeszcze rozmiar większy, ale zobaczcie, jak ona będzie wyglądała na cieńszą bluzkę, bo może to jest kwestia tej bluzy po prostu, bo ta bluza jest, zobaczcie. Także ja sobie przymierzę na cieńszą bluzkę i też zobaczę, czy ten materiał nie będzie brzydko wyglądał z, na przykład z czarnymi eleganckimi spodniami, bo czasami ja mam wrażenie, że te materiały do siebie nie pasują. Ja wiem, że to jest w mojej głowie i generalnie czarne i czarne teoretycznie powinny pasować, ale ja mam tak, że nie wszystko mi się razem podoba, więc ja sobie to przymierzę i zobaczę, ale wydaje mi się, że w tej cenie ona jest całkiem spoko. No mówię, to nie jest gruba kurtka, ale my, żyjąc w Polsce, nie potrzebujemy grubych kurtek, chyba że na zimę. Także spoko, jest naprawdę okej. Także dobra, ja słuchajcie, rozgrzeję sobie żurek, bo jestem taka głodna. Zjem, może odkurzę i muszę trochę posprzątać w chacie. Także pranie muszę wstawić, takie wiecie, ble, 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 nudne rzeczy. Życie codzienne, no, także codzienność taka moja. Ja wam to zawsze mówię, że po prostu co ja robię, ale dzięki temu pamiętam przynajmniej o tym, jak to powiem na głos, co mam do zrobienia jeszcze. No i tyle, także widzimy się już chyba jutro, słuchajcie. Nie wiem, czy będę jeszcze się łączyła z wami wieczorem, jak będę do kina jechała, czy to już będzie nowy vlog? Zobaczymy. Słuchajcie, usiadłam sobie, żeby obejrzeć stamtąd. Jest godzina 18:50 i tak się cieszyłam, że zacznę to oglądać, ten drugi sezon. I zgadnijcie co? Okazało się, że już to oglądałam, dlatego że ja nie pamiętałam, bo ja zaczęłam oglądać przed Sylwestrem, potem chyba w Sylwestra oglądałam. I tak długo oglądałam, pamiętam, aż obejrzałam... A, i 1 stycznia. Tak długo oglądałam, aż obejrzałam wszystko. I teraz sobie weszłam na ostatni odcinek drugiego sezonu i... Ja to oglądałam, także ja czekam na trzeci sezon, ale jak teraz sobie tak włączyłam wyrywkowo, to muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię ten serial, także jak jeszcze nie widziałyście, to serdecznie wam polecam. Ja to mam akurat odpalone HBO, ale jest też na Netflixie. Mamy weekend, słuchajcie, ja się właśnie ogarnęłam, także idę suszyć włosy, bo mam mało czasu, jest już godzina 16. Ja muszę jeszcze biec do paczkomatu, wrócić i w sumie chwilę posiedzę i będę znowu wychodziła, bo jadę do kina. Jadę wcześniej, bo chcę jeszcze zejść do Mojito, oddać te kurtki oraz wejść do Sinseya. Słuchajcie, jeśli chodzi o Mojito, to przymierzałam tą kurtkę kilka razy jeszcze i niestety, wiecie co, fason mi nie pasuje totalnie. Moja koleżanka jest zachwycona, ona dobrze w niej wygląda.
ale dla mnie ona jest po prostu za prosta. Ja jakbym może wzięła 42, to może bym się lepiej czuła, ale to nie o to chodzi, ona wtedy będzie brzydko wyglądała, bo już 40 jest luźna, tylko mówię, no coś jest takiego w niej, co po prostu nie czuję się dobrze. I też ten materiał, słuchajcie, jak dzisiaj zaświeciło słońce, to ja miałam wrażenie, że ona się tak mocno świeci, ten materiał jest taki... To znowu jest kwestia jakby waszych upodobań i preferencji, aczkolwiek dla mnie to jest taki tani materiał, który po prostu wygląda słabo. Nie wiem, no jakby wczoraj było inne światło, ona troszeczkę inaczej wyglądała, podejrzewam, że w sztucznym świetle będzie inaczej wyglądała, a w dzień jak zobaczyłam i nawet teraz jak patrzę, to jakoś tak, no nie, tak jest z takich targów, takie kurtki z lat 90. Ja mam wrażenie, że to jest coś takiego, także no jakby nie. I właśnie w Sinsay, słuchajcie, zobaczyłam coś bardzo podobnego, tylko wygląda na matową i trochę bardziej taką szerszą, czyli coś, co ja lubię. Chcę zajść zobaczyć, bo już wczoraj chciałam ją zamawiać i praktycznie wróciłam do koszyka M-kę, gdzie ludzie piszą, że w ogóle M-ka jest ogromna. Kobiety, które noszą rozmiar 50, wejdą w tą M-kę. No, ja jestem ciekawa, dlatego że te opisy często są bardzo nieadekwatne do rzeczywistości. Fakt jest taki, że też rozmiary się różnią, one nie zawsze są takie same, ale... Z doświadczenia wiem, że Sinsay to raczej jest taki sklep, gdzie te rozmiary są takie dość zaniżona jest ta rozmiarówka. I ja jakiś czas temu jak byłam, to przymierzałam kurtkę właśnie wiosenną w rozmiarze L i słuchajcie, ona była tak mała, ale tak bardzo, że wyglądała, jakby miała po prostu 2-3 rozmiary za małą kurtkę, taką pokim, wiecie. Ani fajnie, ani w ogóle modowo, ani się nie czułam, ani nic. Dlatego tak rzuciłam tą kurtkę, chciałam kupić, ale potem tak sobie myślę, dobra, będę w tym forum, to zajdę, zobaczę, może akurat będzie i sobie przymierzę, najwyżej kupię stacjonarnie, bo ja już wiecie, teraz to mam taki czas, że jak w poniedziałek, we wtorek będę miała operację, to już koniec. Zamówiłam też jeszcze staniki sobie jakieś i też jeden sportowy, także pokażę wam jakoś tam za jakiś czas, bo... Jakiś czas temu pokazywałam wam z Etam taki brązowy, gdzie mówiłam wam, że z tym rozmiarem jest jakiś problem, ale dostałam wiadomości od was, że one są super i że wy je macie. Jestem w stanie to uwierzyć, jestem w stanie uwierzyć, że znowu jakieś felerne egzemplarze się trafiły, dlatego złożyłam zamówienie raz jeszcze, zobaczymy, wzięłam sobie kuriera do domu i też wzięłam jeden z Zalando, z jakiejś dziwnej firmy, której nie znam, także ja wam wszystko pokażę, ale to już będą jakieś tam kolejne vlogi. Prawdopodobnie... za jakiś czas, no bo to one przyjdą w przyszłym tygodniu, a ja jednak się szykuję na operację. Czuję się lepiej, nafaszerowałam się lekami i mam wrażenie, że jest ciut lepiej. Tylko wiecie, to jest trochę tak, że widzicie, wczoraj grad śnieg, dzisiaj 15, jutro 25 stopni. No to jest chore, to jak to tak będzie, no to ludzie cały czas będą chorzy. Ja słyszałam, że jest po prostu takie teraz zatrzęsienie chorych ludzi w ogóle w ośrodkach wszędzie, że nauczycieli nie ma w szkołach znowu, że znowu panuje, wiecie co. Także, no kurde, słabo trochę. Ja nie lubię takich upałów, więc dla mnie taka temperatura jak jest teraz prawdopodobnie, chociaż nie wiem, bo nie byłam jeszcze, ale siedzę tutaj zamknięta, zbunkrowana, więc nawet nie wiem jak jest na zewnątrz, ale patrząc na to jak są ludzie ubrani, wydaje mi się, że to jest taka idealna temperatura dla mnie, także dobra, idę na obczajkę, idę suszyć włosy i słuchajcie, widzimy się w takim razie już w kolejnym vlogu, oby to było jeszcze przed operacją. Może uda mi się coś jeszcze w weekend nagrać. Trzymajcie kciuki, żeby operacja się odbyła. Wy już chyba i tak tego vloga w ogóle oglądacie, już jak wiecie, już jestem albo po, albo nie wiadomo co, na pewno po 9 kwietnia, także zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie kciuki, dzięki wielkie, że byliście ze mną i widzimy się, mam nadzieję, że niedługo w kolejnym filmiku, także do zobaczenia.